Tutaj mamy stan, który pragniemy osiągnąć, czyli Słońce. Wszystko jest uskrzydlone, pełnia szczęścia, spełnienia w każdej dziedzinie Twojego życia. To jest chyba najpiękniejszy stan, jaki można sobie wyobrazić. A tutaj przesłania. Nad czym pracować, aby ten stan osiągnąć? Czyli najpierw to, później to, a wynikiem jest stan. Bycia słońcem, światłem dla siebie i dla świata. Zaczynajmy więc od tego, co najważniejsze. Pierwsze przesłanie, które uzyskałam, to odwrócony azbuław, czyli odwrócona energia ognia. Energia ognia, która jest skierowana w innym kierunku niż powinna. O tym mówiłam na naszej ceremonii, gdy koncentrujemy się na tym, co obce czyli ktoś do nas zadzwoni, ktoś czeka na odpowiedź na list, ktoś ma do nas jakąś sprawę lub wszystkie przypominajki, zżeracze czasu czy inne aplikacje, które blokują nasz ogień. Ten nasz wewnętrzny ogień, o którym mówiliśmy już kilka razy na naszych ceremoniach, pamiętasz, jedna z takich ceremonii miała miejsce na Porto Santo, to najważniejsza siła napędowa, która prowadzi nas do tego stanu, do tego słońca, bo to słońce to jest przecież również ogień, to jest również energia w najwyższej postaci. No ale gdy ta energia jest zablokowana, nasza energia życiowa, lub płynie w innym kierunku niż to, co ważne dla Ciebie. Co jest Twoim priorytetem, no to wtedy osiągnięcie tego stanu będzie bardzo, bardzo trudne. Czyli pierwszym przesłaniem naszej dzisiejszej 119 ceremonii jest zadbaj o to, aby Twój wewnętrzny ogień płonął. Czyli koncentrował się na realizacji tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, Twoich celów, Twoich priorytetów. Bo. To, gdzie płynie Twoja uwaga, na czym się koncentrujesz, to wzmacniasz. Czyli jeżeli Twój dzień zaczynasz od przeczytania listów, lub przeczytania messengera, czy prze, przeczytania wszystkich powiadomień, to twoja najważniejsza energia już została zablokowana, bo twoja najważniejsza energia życiowa poszła w innym kierunku, do tych osób, które do ciebie napisały, czy do tych spraw, które żeśmy zobaczyli. Często na filmach widzimy coś takiego, co w rzeczywistości jest nieprawdą. To jest również pewien z systemów Matrixa, że widzimy jakiś film, który pokazuje nam osoby, mm, które mają symbolizować sukces, bogactwo, i taki pan czy pani rozpoczyna swój dzień od filiżanki kawy i przeczytania gazety. <gryw> w rzeczywistości jest to. Program, który ma zapaść nam głęboko w podświadomości, że tak zaczynają swój dzień osoby, które cieszą się powodzeniem, sukcesem i bogactwem. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. Każda osoba, która zapracowała sobie na swój sukces, sama go osiągnęła, czyli nie spadł jej z nieba, prawda, od dziadów czy pradziadów jakiś majątek, ale również, która osiągnęła sukces duchowy w rozwoju duchowym, która osiągnęła sukces w każdej innej dziedzinie, na pewno nie zaczyna swojego dnia od przeczytania gazety, czy jakichkolwiek innych wiadomości, bo wtedy... Ta osoba wie, że wtedy cała jej świeżutka energia. Popatrz, wstajesz rano, poranek, słońce wyszło, cudownie ptaszki śpiewają, a ty zaczynasz od wiadomości. <noise> Albo przeczytania listów, gdzie. Na przykład są listy od klientów, kontrahentów, um, często niezadowolonych z tego czy z tego, czy mają takie czy takie wymagania, czy osób, które proponują ci współpracę, czy takie czy takie zupełnie inne sprawy, które z Twoimi celami często nie mają nic wspólnego z Twoimi priorytetami. Dlatego, jeżeli tak zaczynam swój dzień, no to tego również skończymy, <laughs> że wszystkie nasze cele, marzenia pozostały nadal w sferze celów i w sferze marzeń na papierze, a nie zostały zrealizowane. Czyli kluczem jest odwrócenie twojego wewnętrznego ognia by płonął całą siłą i koncentrował się zaraz na początku dnia na tym, co dla Ciebie ważne, co jest Twoim priorytetem i na tych trzech najważniejszych celach, które ustaliłaś, które ustaliłeś na kolejny czas. Można sobie oczywiście wyznaczyć więcej tych celów, ale z mojego doświadczenia i doświadczenia wszystkich osób, które znają już tą metodę, na przykład z porad, analiz, przepowiedni, wiem, że trzy... Cele są idealne i dopiero gdy ty trzy zrealizujesz lub jeden z nich zrealizujesz, dopiero wyznaczasz kolejny. No i najważniejsze przesłanie naszego dzisiejszego spotkania. Mamy tutaj różokrzyż naturalnie, czyli symbol róży, rozkwitającej róży. To jest taka róża również świadomości, zrozumienia. Jak można to również symbolicznie na to popatrzeć? Popatrz, róża ma formy. Formę pączka, gdy jeszcze nie jest gotowa, nie jest rozwinięta. Później ta rozkwitnięta róża, czyli w pełni swojej siły, w pełni swojej mocy, i ta właśnie róża, w pełni siły i w pełni mocy, jest tutaj pokazana na tej karcie. Mamy tutaj bardzo dużo również innych symboli, ale skupiamy się tylko na tym, co najważniejsze. Zwróć uwagę na to, że ten Krzyż jest w złotym kolorze, czyli mądrość wyższa, najwyższa mądrość, a w środku jest ta róża, czyli ten rozkwit Twojego serca. Dlatego mówiłam o tym, aby wyznaczyć priorytety. Które są priorytetami Twojego serca, a dopiero na nich opierać wyznaczenie Twoich celów, aby uniknąć tej sytuacji, że pracujesz na przykład nad jakimś celem, który jest niezgodny z Twoim sercem, bo wtedy ten stan będzie bardzo trudno osiągnąć. Czyli wyznaczasz cele, które są zgodne z Twoim sercem, tutaj również ten symbol właśnie rozkwitu tej róży, bo te cele będą idealne. Aby udało się to osiągnąć, ten stan tego szczęścia i spełnienia. I później mamy pełną koncentrację na tym celu. Zwróć uwagę, mamy tutaj sześć mieczy. Miecze są symbolem również myśli, żywioł powietrza, prawda? Czyli wszystkie Twoje myśli, Twoje słowa, cała Twoja komunikacja jest skierowana na realizację tych celów, które są zgodne z priorytetami. Twojego serca. Bardzo proste, proste, ale tak trudno czasami w ciągu dnia o tym pamiętać, że gdy wstajemy rano, aby robić naprawdę te rzeczy, które są najważniejsze, aby całą tą świeżą energią, ten wewnętrzny ogień skierować na swoje własne cele, na swoje własne priorytety i wtedy, by zakończyć ten dzień z tą świadomością, że zbliżyliśmy się tutaj do tego słońca, do tego spełnienia. Najczęściej jest tak, że mamy właśnie odwrócony ten cały wewnętrzny ogień, kieruje się w zupełnie w innym kierunku, płynie w innym kierunku. Później w ciągu dnia jest nam też bardzo trudno tą koncentrację utrzymać, bo mamy włączony telefon, włączone przypominajki, pożeracze czasu i na końcu dnia no, nie widać, abyśmy posunęli się troszeczkę bliżej w kierunku szczęścia, spełnienia tego słońca, tylko wręcz odwrotnie. Dlatego podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, zadbaj o Twój wewnętrzny ogień, aby płonął, pełnią swoje siły, pełnią swojej mocy. Bo Twój wewnętrzny ogień jest Ci potrzebny, aby zrealizować Twoje priorytety, Twoje marzenia, Twoje cele. Wyznacz cele zgodne z Twoim sercem, czyli z tym, co jest naprawdę dla Ciebie priorytetem, czyli jeżeli jeszcze masz listę niezrealizowanych marzeń, spisz wszystkie te marzenia na jednej karcie papieru i sprawdź czy one zgodne są z twoim sercem, bo może coś się zmieniło w ostatnich tygodniach, czyli sprawdź jeżeli będzie tam jakimś celem, na przykład Jednym z tych celów będzie pragnę pracować, tak jak już mówiliśmy o tym na ceremonii, w korporacji, na odpowiedzialnym stanowisku, bo to jest moim marzeniem, to jest moim celem. To sprawdź, czy jest to zgodne z Twoim sercem, co jest naprawdę dla Ciebie priorytetem. Bo jeżeli jest dla Ciebie priorytetem, mam władzę nad innymi, no to będzie to cel zgodny z tym priorytetem. Prawda? Idealny. Jeżeli chcemy osiągnąć jakieś stanowisko w jakiejś korporacji, mamy wtedy władzę nad innymi, czyli cel będzie zgodny i wtedy możesz nad tym celem pracować, jeżeli tak to czujesz, jeżeli twoje serce się otwiera, gdy pomyślisz o tym, że masz władzę nad innymi. Może to być zgodne nawet z twoim powołaniem, że kierujesz innymi ludźmi. Ale jeżeli twoim marzeniem w głębi twojego serca jest spokój, kontakt z naturą, posiadanie pięknego domka, domku gdzieś na łonie natury, z pięknym ogrodem, dużo czasu, który spędzasz swoimi zwierzaczkami, który spędzasz z swoim ukochanym, no to ma się to nijak do tego celu, by awansować w korporacji, gdzie masz pewność, że musisz wtedy pracować po wiele godzin nie tylko 8 godzin, ale więcej godzin i musisz skupić się, na na tym, by, by mieć władzę nad innymi, by tą władzę utrzymać i aby egzekwować pewne rzeczy, więc no, ten cel jest wtedy niespójny z Twoim priorytetem, i wtedy trzeba sprawdzić, y, jaki możesz wyznaczyć inny cel, aby był on zgodny z tym priorytetem. Na przykład takim celem będzie: Mam pracę, gdzie pracuję w domu z lekkością i radością, tyle godzin w ciągu dnia, ile potrzebuję. Przebywam często na łonie natury i cieszę się moimi zwierzeczkami i, i czasem, który spędzam z moją ukochaną osobą. Czyli, jak widzisz, to jest bardzo, bardzo proste. Aby wyznaczyć priorytety zgodne z sercem i aby później po wyznaczeniu tych priorytetów wyznaczyć cele, które są zgodne z tymi priorytetami. I wtedy pełna koncentracja całej Twojej energii życiowej zaraz na początku dnia na realizacji Twoich celów, koncentracja na tych celach serca. I wtedy, gdy te najważniejsze rzeczy w ciągu dnia zostały wykonane, gdy czujesz, że zrobiłaś czy zrobiłeś milowy krok w kierunku szczęścia spełnienia tego słońca, to wtedy dopiero zajmujesz się wszystkimi innymi rzeczami. To jest bardzo, bardzo ważne, i to pomoże Ci zrealizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele, zrealizować je bardzo szybko. Jeżeli skupiasz się na wyznaczeniu tylko trzech celów, a nie większej ilości, to również masz tutaj tą symbolikę trójki, czyli ta dynamika, ta aktywność. Szybko je osiągasz, i wtedy, gdy realizujesz jeden z tych celów, wyznaczasz kolejny, kolejny i kolejny, i tak bardzo szybko zmienisz całe Twoje życie w takie właśnie pełne szczęścia. I spełnienia. Czyli pamiętaj, twoje cele muszą być zgodne z priorytetem twojego serca i twoje cele muszą być naprawdę twoje. I wtedy z radością i lekkością pracujesz nad nimi, koncentrujesz się i osiągasz ten stan.